Dzień dobry. W dzisiejszym materiale chciałem Państwu ponownie poopowiadać o postaci związanej z naszym regionem. Dziś przedstawię Państwu artystę Plastyka, ponieważ o artystach do tej pory jeszcze nie opowiadałem. Chciałbym Państwu przedstawić malarza, grafika Józefa Kończaka, człowieka urodzonego w Krotoszynie, którego obrazy prezentujemy też na naszej wystawie stałej, w naszej niewielkiej galeryjce. Zapraszam na materiał. Józef Kończak urodził się 2 marca 1913 roku w Krotoszynie w rodzinie Wacława, właściciela piekarni i sklepu, oraz Jadwigi z domu Lesińskiej. Już od najmłodszych lat wykazywał zdolności plastyczne i malarskie, których plonem były szkice, rysunki, a także linoryty i drzeworyty. W okresie nauki w Krotoszyńskim Seminarium Nauczycielskim malował już obrazy na płótnie, pejzaże, zabytki, budowle miejskie oraz portrety te ostatnie na zamówienie. Józef Kończak służbę wojskową odbył w 56. pułku piechoty Wielkopolskiej w Krotoszynie. Po ukończeniu miejscowego seminarium nauczycielskiego podjął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W kampanii wrześniowej jako podporucznik rezerwy został zmobilizowany do Sztabu Generalnego, z którym został ewakuowany na wschód, a po wkroczeniu Armii Czerwonej wrócił do Warszawy, gdzie do końca okupacji utrzymywał się z wykonywania różnych prac rzemieślniczych. Po upadku Powstania Warszawskiego został wysiedlony do Gorzkowic koło Łodzi. W latach 1945-1946 Józef Kończak wraz z rodziną zamieszkał w Cieszkowie, podejmując pracę w cukrowni w Zdunach. Od roku 1947 pracował jako ilustrator w zakładach wydawnictw szkolnych, a następnie jako plastyk w polskich liniach lotniczych LOT w Warszawie. Projektował plakaty, reklamy, znaczki pocztowe, był autorem wystroju wnętrz portów lotniczych w Katowicach i w Rzeszowie. Wiele swoich prac malarskich, tematycznie związanych z krotoszynem, ofiarował naszemu muzeum regionalnemu. Spośród kilkunastu eksponowanych na naszej wystawie prac, głównie akwarel i grafik, na uwagę zasługują zwłaszcza obrazy przedstawiające nieistniejące już obiekty, np. aptekę klasztorną czy figurę św. Jana Nepomucena. Józef Kończak zmarł 13 marca 1977 roku w Warszawie, gdzie został pochowany na cmentarzu Wulka Węglowa. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, że wszystkie, przynajmniej do tej pory, omówione postacie, zawarliśmy w książce wybitni Rotoszynianie, którą można nabyć w naszym muzeum. Oczywiście ponownie lokowanie produktu. Zachęcam. Natomiast na dzień dzisiejszy Państwu bardzo dziękuję i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego.